działanie. Mają również trendy i zapotrzebowania konsumentów. Jest nasza akcja związana ze sprawdzeniem, czy konsument może w sieci wielkopowierzchniowych jakichś tam sklepów albo w jakichś małych sklepach zrobić zdjęcie sobie na przykład z danym produktem. Tu nie chodzi bardziej o zdjęcie na jakiś portal społecznościowy, tylko chodzi o to, żeby porównać sobie pewnego rodzaju na przykład ceny w jednym sklepie i w innym. Czyli wraz z rozwojem technologii odpowiadacie na te potrzeby nas, konsumentów. Tak, natomiast ja muszę powiedzieć, że ja jestem zaskoczona, dlatego że sklepy nie są w stanie odpowiedzieć na te potrzeby konsumentów, bo nasze działanie nie byłoby w żaden sposób nie miało miejsca, gdyby nie to, że po pierwsze pojawiły się sygnały od konsumentów, że konsumenci są, no w jakiś sposób utrudnia się im zrobienie tego zdjęcia, głównie wszelkie osoby, które pilnują porządku w sklepach, zabraniają. Właściciele sklepu wypraszają takiego konsumenta. I teraz to jest właśnie przykład tego, że ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy konsumenci do nas dzwonili podczas tak zwanych sezonowych wyprzedaży i pytali, czy to możliwe, żeby cena na jakiegoś produktu była o 50% mniejsza. I to boją się konkurencji, że tam tanio, a tu drogo. No. Konsumenci nie dzwonią do nas, nie pytają, czy cena danego produktu może być mniejsza, czy to w ogóle sezonowy wyprzedaż to nie jest jakaś no, wprowadzenie konsumenta w błąd. Teraz konsumenci nie mogąc sfotografować ulubionego produktu, zeskanować jego kodu, porównać jego składu z jakimś innym produktem, zawiadamiają urząd i co więcej, urząd występuje do przedsiębiorców z prośbą o wyjaśnienie, bo przecież pamiętajmy o tym, podstawowym naszym prawem konsumenckim jest prawo do informacji. I my możemy po pierwsze używać naszych telefonów, po drugie, no jeżeli przecież nikt nie będzie chodził z kartką, zapisywał cen, porównywał inne rzeczy, ponadto ten rozwój technologii, zobaczcie Państwo, pozwala nam zeskanować właśnie kod kreskowy, czy jakiś kod QR i sprawdzić na przykład, ile w danym produkcie spożywczym jest cukru, czy jakichś innych rzeczy, co jest niesamowicie ważne do naszej diety. Czyli uściślijmy, jeśli ochrona sklepu zatrzymuje nas w momencie, kiedy my właśnie robimy zdjęcie składu produktu, powiedzmy, czy cenie danego produktu, to my powinniśmy być tego pewni, że mamy prawo do takich działań i po prostu w sklepie możemy robić zdjęcia produktom. Mamy do tego prawo, natomiast nie wiemy, skąd się biorą właśnie tego typu ograniczenia. Na razie przychodzą odpowiedzi od różnych przedsiębiorców i one wprost tłumaczą, że sieci czy sklepy mniejsze, większe nie mają z tym problemu, natomiast no, z naszych sygnałów od konsumentów oraz z jakichś innych doniesień medialnych wynika, że jest trochę inaczej, więc będziemy się tej sprawie przyglądać. To jest właśnie rodzaj takiego działania, w którym może się zająć urząd, bo musimy o tym powiedzieć, że my trochę jesteśmy myleni z takim pogotowiem konsumenckim, takim organem, do którego można się zgłosić w sytuacji właśnie na przykład tej źle załatwionej sprawy dotyczącej reklamacji obuwia. Tak naprawdę w każdej sprawie. W każdej sprawie. W każdej sprawie tak zwanej konsumenckiej, czy jakiś ubezpieczyciel nie wypłacił ubezpieczenia, czy jakiś problem z jakimś odszkodowaniem, czy jakimś właśnie umową o kredyt i tak dalej, i tak dalej. Więc ja wiem, że teraz to jest może taka terapia szokowa dla wielu słuchaczy, ale my poradami indywidualnymi się nie zajmujemy. Tak został skonstruowany ten system wiele lat temu w Polsce, że poradą konsumencką zajmują się powiatowi miejscy rzecznicy konsumenci. To jest takie pierwsze spotkanie, taki lekarz pierwszego kontaktu, bym to tak nazwała, gdzie konsument idzie i tak naprawdę uzyskuje poradę prawną w swoim lokalnym środowisku. A jak już jest choroba, prawdziwy problem, to idziemy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najczęściej rzecznik konsumentów zawiadamia nas o jakimś wysypie skarg, czy jakimś problemie, który na przykład narasta, ponieważ my zajmujemy się takimi złożonymi przypadkami, to po pierwsze, ale też takimi zbiorowymi, no bo gdzieś tam są te postępowania dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Ja wiem, że brzmi to bardzo, bardzo skomplikowanie, ale dotyczy to takich sytuacji, że na przykład jakiś przedsiębiorca masowo nie przyjmuje tych reklamacji. Czy on sobie wpisał w politykę pewnego rodzaju działania, że będzie działał nieuczciwie. Wówczas interweniuje UOKiK i to może rzeczywiście zrobić, natomiast może warto też powiedzieć, że oprócz tych właśnie rzeczników konsumentów są organizacje pozarządowe, które pomagają konsumentom i żeby w tym gąszczu różnych instytucji się nie zagubić, to może też powiedzmy, że jest taki numer 801-440-220. To jest, proszę Państwa, numer infolinii konsumenckiej, gdzie można zadzwonić i również się dowiedzieć, gdzie tę pomoc najbliżej uzyskamy, gdzie jeśli zależy nam na tym spotkaniu twarz
twarzą w twarz właśnie z jakimś prawnikiem, więc zachęcam do korzystania z tej pomocy, bo ona jest dla Państwa i to jest właśnie ten rodzaj, kiedy warto interweniować w swojej sprawie bardzo szybko w wielu przypadkach, bo te prawa i te dni, jeśli chodzi o odstąpienie od umowy, czy właśnie załagodzenie sprawy w prawie konsumenckim, są dość krótkie. To na koniec rozmowy powiedzmy o tym, co urząd planuje na najbliższy czas. Powiedziała Pani, że macie takie roczne plany kontroli różnorakich, no i pewnie plany nowych postępowań. Co się szykuje? Na pewno z takich rzeczy, które są kamieniami milowymi urzędu, to są kontrole paliw, kontrole właśnie żywności i różnego rodzaju produktów, zabawek dla dzieci. I to będziemy robić. Będziemy się temu przyglądać i to są na pewno takie rzeczy, które nie ulega wątpliwości, że na pewno Państwo jeszcze zobaczycie jakieś wyniki i różne decyzje w tych sprawach. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o jakieś działania urzędu, na pewno przyglądamy się różnemu rodzaju produktom finansowym działającym na rynku, również przedsiębiorcom, szczególnie takim nowym jakimś rzeczom, które się pojawiają, które są albo kryptowalutą, albo pseudokryptowalutą, czyli takimi inwestycjami alternatywnymi i pewnie na tym rynku też będziemy podejmować działania. I na pewno będziemy działać, jeśli chodzi o legislację, ale też decyzje w takim bardzo ważnym dla nas w tej chwili obszarze, a mianowicie ochrona osób starszych. Rośnie nam grupa skarg na tak zwaną sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, gdzie odbiorcą jest właśnie osoba starsza. Nadal są problemy z, no właśnie, takim prostym wyegzekwowaniem prawa, że konsument, który zawarł umowę na przykład pod wpływem jakiejś chwili, jakiegoś namówienia, kupił coś bardzo drogiego, nieadekwatnego w ogóle do jego potrzeb, jakąś usługę medyczną, jakąś lampę i tak dalej, nie może często od tej umowy odstąpić, więc po pierwsze będą decyzje, po drugie będą zmiany prawne, pracujemy w KPRM-ie, na specjalnych komitecie społecznym, tworząc nowe reguły. Więc to jest najbliższe działania prezesa urzędu. I o tych działaniach, postępowaniach my będziemy Państwa informować na naszej antenie w nowym cyklu audycji Rzeczowo z Rzecznikiem. Za dziś bardzo dziękuję. Małgorzata Cieloch, rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, była naszym gościem. Dziękuję. Kolejna nasza audycja Rzeczowo z Rzecznikiem już za tydzień. Więcej informacji gospodarczych oczywiście na naszej stronie gospodarka.polskieradio.pl. Tam znajdą też Państwo link z dzisiejszą audycją. Za dziś dziękuję. Do usłyszenia. Justyna Golonko. Reklama. Michała, wierzysz, że Nowakowi też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, Misiu. 150 zł taniej. Ty też wymień w Media Expert swój stary telefon na nowoczesny smartfon Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem za jedyne 699 zł. Teraz taniej o 150 zł. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. O Boże, znowu te reklamy.